Hello, dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda życie youtubera. I na wstępie od razu powiem, że nie jest ono usłane różami, co niektóre osoby może wręcz zaszokować. Ale od początku. A na samym początku jest oczywiście nagrywanie filmu. I żeby nagrać 20-minutowy film, 15-20 minut filmu, tak mniej więcej jak ja nagrywam, trzeba nagrać drugie tyle materiału. A więc wychodzi nam około 40 minut. No dzieje się tak dlatego, że za pierwszym razem coś opowiadając, no to się zatnę, albo no cokolwiek się wydarzy, niedźwiedź z krzaków wyskoczy. Później, po tym wszystkim dochodzi do tego montaż. Wszystkie te nagrania trzeba przejrzeć i powybierać te najlepsze. Później trzeba to właśnie zmontować, skleić i no, to już jest proces, to w zależności od tego, ile mamy tych nagrań, bo jeżeli film ma się składać z tych nagrań trzech czy czterech, które po prostu ustawimy obok siebie raz, dwa, trzy, no to 10 minut albo i nie. A jeżeli jest to film, który składa się z nagrań 40, 50 albo jeszcze więcej, no to też w zależności od koncepcji, ale ten montaż może trwać 3-4 godziny. I nagle okazuje się, że na nagrania przeznaczyliśmy prawie godzinę czasu, później dołożyliśmy do tego kilka godzin, a jeszcze zapomniałem, że często trzeba gdzieś dojechać i później stamtąd wrócić. I to jest dodatkowy czas. Po zmontowaniu no, trzeba to oczywiście wrzucić na YouTube'a czy jakąkolwiek inną stronę. To też w zależności od szybkości internetu. Internet w Bieszczadach jest jaki jest, a ja też polegam na internecie udostępnionym z telefonu, także to naprawdę różnie bywa. No, najdłużej to chyba coś za 12 godzin wrzucałem film. No, w trakcie tego trzeba też film opisać, żeby był jakiś ten opis zachęcający. Do tego trzeba zrobić miniaturkę, która też przykuwa uwagę. Także to jest naprawdę sporo. Sporo, ale to naprawdę sporo roboty. Różnej. No szczególnie jeśli jest się sam. Tak jak ja. Bo ja to wszystko robię sam. No, do tego muzyka jeszcze ewentualnie, wszystkie utwory z moich filmów też sam skomponowałem. Także to jest naprawdę kupa roboty. Cięcie. I doszliśmy teraz do takiej kwestii, że youtuber, piosenkarz, powieściopisarz, czy jakikolwiek inny twórca też jest człowiekiem i też się męczy. A tymczasem część osób, jakby nazwijmy to fanów, was, chciałaby, żeby ten twórca
tworzył cały czas. I najlepiej, żeby za każdym razem film był jeszcze dłuższy, jeszcze lepszy. Tak się nie da. No po prostu nie da się. My też potrzebujemy sobie odpocząć i złapać oddech, tak jak ty po tygodniu rypaczki, czy to w korpo, czy na budowie, musisz sobie po prostu usiąść i dychnąć. Jeszcze tutaj dochodzi taka kwestia, że no żeby twórca mógł tworzyć, to musi mieć wenę. I ta wena też nie jest zawsze. No, tak jak już wspomniałem, też jesteśmy ludźmi i też mamy emocje, jakieś uczucia. Jakieś uczucia, jak to zabrzmiało, Boże. Uczucia po prostu. Życie prywatne. I czasem tej weny po prostu nie ma. No i do czego dążę? Bo ostatnio zrobiłem sobie przerwę od nagrywania. No i już. 50 pytań. A czego? A czego? A kiedy? A co? A czego nie nagrywasz? Gówna kociego. No, przepraszam, ale to tak dla tych najbardziej nadgorliwych, że tak to ujmę. Czemu nikt się nie zapyta inaczej? Tylko jedna osoba zapytała mnie: hej, stało się coś? Bo nie nagrywasz ostatnio. Jedna osoba. A tak to, czy to w komentarzach, czy znajomi, czy nawet rodzina. Czego? I teraz tak, dobijam do 1000 subskrybentów. No, podczas premiery tego filmu pewnie ten 1000 już będzie. Ale jakby przestało mnie to cieszyć. Tak jakbym, nie wiem, no. Tak się poczułem trochę, jakbym był jakiś kurde popularny. Jaki mikropopularny w moim przypadku, a już jakby czuję tego negatywne skutki. Nie wiem, jak to inaczej określić. No, bardzo wiele znanych, takich naprawdę znanych osób, gdzieś z telewizji czy z muzyki, to właśnie mówi, że popularność to jest coś jak klątwa. Człowiek jest otoczony ludźmi dookoła, a tak naprawdę jest samotny. Taka ironia losu trochę. I tak jakby poczułem tego namiastkę. Czego? No. Kolejna sprawa, jak już przy komentarzach jesteśmy. No oczywiście, pozytywnych komentarzy, naprawdę pięknych, uskrzydlających człowieka jest cała masa. I serdecznie za to dziękuję. No hej, tu trochę też jest, to wiadomo, to jest część jakby życia w sieci. Hejt po prostu trzeba
zlewać cieplutkim moczem. No i tyle. Hejter to jest taki nikt, który nie ma jakby swojego życia, nie ma hobby, zainteresowań, nie robi nic ciekawego, jest znudzony samym sobą i chyba sam siebie nienawidzi za to. No, dlatego postanawia uprzykrzać życie innym. Innym ludziom, którzy robią coś ciekawego. A jak tu już jestem przy hejcie, to też nawet taki malutki sukces, jak ten 1000 subskrybentów na YouTubie, jak ten mój kanał. A już pokazał, kto jest przyjacielem, a kto nim nie jest. Bo już straciłem paru znajomych takich, co wydawało mi się, że tacy... tacy konkretni, a się okazało, że no, czegoś mi tam zazdroszczą, sam nie wiem czego. No, po prostu, no, twój sukces boli innych ludzi. To, że tobie jest dobrze, to innym ludziom zaczyna piec dupka. Innych ludzi zaczyna piec dupka. No, wracając do tematu głównego. Jest też taki typ komentarzy, taki dziwny typ w stylu no, w sumie fajny film, ale po co ci ten wąs? No, dzisiaj nie mam, ale jak wiecie, jeśli mnie oglądacie, no to przez większość czasu mam wąsy. No co to kogo obchodzi, no? Można zapytać, dlaczego nosisz wąsy, a nie? Po co ci ten wąs, nie? Albo pamiętam taki komentarz sprzed paru miesięcy. Też, no fajny film, fajnie opowiadasz, coś tam o historii. Ale jakoś nie pasuje mi ta twoja szczecina na głowie. To było jeszcze wtedy, co nosiłem długie włosy. Także no, ludzie też potrafią się czepiać takich dziwnych rzeczy, czy jakichś wyglądów. Ja tak nie robię. Dla mnie możesz mieć zielone włosy, czarne usta, być kobietą z brodą. Co mnie to obchodzi? No. Także... Może się wysławiam trochę nieskładnie w tym filmie, ale też jestem trochę pod wpływem emocji. Ale to dobrze, to tak dla... Dlatego, żeby ten film był bardziej naturalny, bardziej oddawał to właśnie, co czuję i to, o czym opowiadam. Bo generalnie to jest tak, że ja tego nie robię dla... Nie nagrywam filmów dla jakiejś sztucznej popularności. No. Może kiedyś chciałem, ale nie. To... No też dzięki temu kanałowi dużo zrozumiałem, dlaczego ja to robię. No po prostu to lubię. Lubię nagrywać filmy, lubię opowiadać, jakieś fajne kadry łapać, krajobrazy. Lubię przekazywać jakąś fajną, pożyteczną wiedzę. A nie być influencerem,
i żebrzącym w każdym filmie, nawet jeśli nagrywa codziennie, to będzie żebrał. Zostaw subika, dupika, łapkę, coś tam. Nie. Oczywiście fajnie mieć tych widzów. I też im więcej was jest, tym mi z tym jest też lepiej, ale ja wychodzę z założenia, że no jeśli ja nie będę żebrał o te subiki, dupiki, to te subskrypcje klikną osoby, które są naprawdę zainteresowane tematem i później wracają. I widzę w komentarzach, że naprawdę tak jest. Ktoś, kto gdzieś trafi na jakiś pojedynczy mój film, a wyżebram tego subika od niego i nigdy go zostawi, później nigdy już nie wróci. Jakieś takie... No, niepotrzebne mi takie coś sztuczne napompowywanie się. No. Ale tak właściwie to po co ja o tym wszystkim mówię? Bo tego nie widać. Ludzie tego nie zauważają, tego ogromu pracy dla 20-minutowego filmu. Nie widać też tych różnych emocji związanych z komentarzami. Być może za mocno też sobie to wszystko wkręcałem, dlatego ten kanał też jest taką trochę formą terapii dla mnie. I też wiele dzięki niemu już wyciągnąłem. Trochę dystansu. Trochę trzeba się zdystansować. Tutaj też taka prośba do tych jakby nadgorliwych osób, które chciałyby wiedzieć wszystko o tym swoim, nie wiem, ulubionym twórcy, czy ogólnie o kimś innym. No, jak ja, a może nagraj Q&A z okazji 1000, a może coś tam, a może sroś tam. Miałem nagrać to nieszczęsne Q&A, ale nie. Ja nie nagrywam filmów po to, żeby opowiadać innym o rzeczach w stylu, jaką pozycję w seksie najbardziej lubię. Są tacy, że chcieliby wiedzieć nawet takie rzeczy. No nie. Nawet niedawno zastanawiałem się już, czy nie rzucić tego w diabły. Bo jakby też zacząłem zauważać, że do niektórych filmów zacząłem się przymuszać, żeby je nagrać. I tak jak sobie sięgnę pamięcią wstecz, to pierwszy raz do nagrania filmu przymusiłem się już jakiś rok temu. A zmuszanie się do czegokolwiek, no to nie jest dobry pomysł i nie na tym to powinno polegać generalnie. Dlatego też jakby muszę zwolnić, bo te filmy nagrywałem co tydzień. Starałem się, żeby co tydzień był film. Zdarzało się, że w ciągu tygodnia na kanał wlatywały dwa filmy. I no po prostu jakby zmęczyłem się. Dlatego też teraz
ogłaszam, że te filmy będą na pewno rzadziej i na pewno nie będą regularnie. Jak coś nagram w niedzielę, to będzie w niedzielę, a jak coś nagram w piątek, to będzie to w piątek. I nie pytajcie czego albo kiedy. Jak będą Szwedy, no i co? No oczywiście, tak jak już wspomniałem, pozytywnych komentarzy jest cała masa. Jak już też wspomniałem, ten kanał to taka pewna forma terapii dla mnie. I dzięki Wam też moja samoocena z takiej obecnie jest taka. Także raz jeszcze pięknie dziękuję. Ależ hejterów to musiało teraz zaboleć. Także coś jeszcze miałem mówić. A, no, że nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy miał mnie lubić. No, jak ci się nie podoba moja szczecina na głowie, to mnie nie oglądaj. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak wygląda życie youtubera, no. Przynajmniej takiego, który w tę swoją pracę wkłada serduszko. Bo dla kogoś, kto może chodzi sobie po mieście i tyle, robi coś takiego. To być może jego to nie rusza, no a mnie to troszkę ruszyło i no ale też dzięki temu powstał ten film. No i ja w to wkładam sporo mojego czarnego małego serduszka. I tym pozytywnym akcentem kończę ten film. A więc dzięki, pozdro i tymczasem.